Często zdarza się, że męczące objawy, które towarzyszą nam niemal każdego dnia, przypisujemy jakiejś rozwijającej się chorobie albo uważamy, że taka nasza natura i staramy się pogodzić, że tak jest i już. A jak się w rzeczywistości okazuje, bardzo często stoją za nimi niedobory pokarmowe. Nieraz po swoich pacjentach widzę, że uzupełnienie danego składnika pozwala pozbyć się nieprzyjemnych dolegliwości. I tak jest chociażby w przypadku magnezu. Brak magnezu może objawiać się na wiele różnych sposobów. Na podstawie pracy ze swoimi podopiecznymi mogę powiedzieć, że jedną z najbardziej zauważalnych, pierwszych oznak deficytu magnezu jest ciągłe uczucie zmęczenia i ogólny spadek sił witalnych. Zresztą takie obserwacje potwierdzają również prace naukowe. Wynika to z wielu różnych mechanizmów działania i tego, za co jest odpowiedzialny magnez w naszym organizmie. Postaram się to teraz krótko wytłumaczyć, a następnie wyjaśnię, do czego jeszcze może doprowadzić brak wspomnianego pierwiastka. Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że magnez uczestniczy w ponad 300 reakcjach chemicznych zachodzących w naszych komórkach, które wpływają na metabolizm energetyczny. Mam tu na myśli to, że pierwiastek ten odgrywa ważną rolę w produkcji energii w naszym ciele. Fachowo mówi się nawet, że magnez jest kofaktorem tych reakcji, czyli przyspiesza ich przebieg. Gdy go zabraknie, to reakcje te zachodzą o wiele wolniej, co właśnie może skutkować mniej wydajną produkcją energii i w efekcie uczuciem zmęczenia. Poza tym warto wiedzieć, że niedobór magnezu obniża jakość naszego snu. Przy jego deficycie są uwalniane mniejsze ilości melatoniny, czyli hormonu snu. Do tego brak magnezu sprawia, że nie jest w pełni aktywowana część układu nerwowego odpowiedzialna za odprężenie i wyciszenie. W konsekwencji u osób borykających się z deficytem magnezu sen przestaje być w pełni regenerujący. A to oczywiście dokłada kolejną cegiełkę do tego, że w przebiegu niskiego wysycenia ciała magnezem czujemy się wiecznie zmęczeni. Obszerne opracowanie z 2021 roku pokazało zresztą wprost, że osoby, które dostarczają większe ilości magnezu, doświadczają lepszego, bardziej regenerującego snu w porównaniu do osób, których dieta nie jest zbyt bogata w ten pierwiastek. Niedobór magnezu odbiera nam siły witalne i sprawia, że czujemy się zmęczeni dodatkowo w jeszcze inny sposób. A mianowicie odpowiada on za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Osobom nieco bardziej wtajemniczonym w temat powiem, że w wyniku zbyt niskiego wysycenia ciała magnezem dochodzi do zaburzenia przekaźnictwa glutaminergicznego w korze mózgowej i układzie limbicznym, a dodatkowo jego niedobór rozregulowuje aktywność neuronów, czyli komórek nerwowych w hipokampie, co może mieć negatywne przełożenie na nasz nastrój. Zagłębiając się w jedną z prac naukowych z 2015 roku, możemy dowiedzieć się, że osoby z niedoborem magnezu mają wyższe ryzyko rozwoju depresji średnio aż o 34%. W innej zaś publikacji jej autorzy piszą, że osoby, które dostarczają większe ilości magnezu, cechują się niższym ryzykiem depresji o 19% w porównaniu do osób, które spożywają go mniej. W efekcie osoby z niskim poziomem magnezu doświadczają łagodnego, ale przewlekłego uczucia niepokoju, jak również stają się bardziej drażliwe. A to tylko potęguje odczuwanie przez nas zmęczenia i nasila odpływ sił witalnych. Myślę, że nie bez znaczenia jest również fakt, że deficyt magnezu sprawia, że stajemy się bardziej podatni na sytuacje stresowe. Mówiąc bardzo obrazowo, poprzez wpływ na aktywność różnych neuroprzekaźników, magnez chroni nasz organizm przed reakcjami stresowymi i po prostu wycisza ich działanie. Z kolei gdy nam go zabraknie, wówczas dochodzi do nadmiernej aktywacji osi pod wzgórze przysadka nadnercza, co skutkuje uwalnianiem większych ilości hormonów stresu, w tym kortyzolu. To z kolei nasila uczucie zmęczenia. Jak Państwo widzą, istnieje wiele różnych zależności, które wpływają na to, że przy braku magnezu wielu z nas czuje się przewlekle zmęczonych. W przypadku, gdy dokucza Państwu ciągłe zmęczenie i nie jest dobrze znana tego przyczyna, to uważam, że warto sięgnąć po większe ilości magnezu, aby upewnić się, czy to czasem właśnie niedeficyt tego pierwiastka jest odpowiedzialny za tego typu dolegliwości. W dalszej części materiału wyjaśnię, co spożywać, aby nasza dieta obfitowała w magnez, jak również jakimi preparatami magnezu możemy się wesprzeć, aby w krótkim czasie dostarczyć jego pokaźnych ilości, co jest standardową praktyką w przypadku niedoborów. Teraz jeszcze chciałbym powiedzieć kilka słów o innych objawach niedoboru magnezu, które również w pewien sposób są charakterystyczne dla osób zmagających się z przewlekłym zmęczeniem. Otóż ważne podkreślenia jest to, że magnez odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie naszego mózgu.
Poza tym, że reguluje on aktywność neuroprzekaźników, o czym już częściowo wspominałem, to dodatkowo wpływa on korzystnie na plastyczność mózgu. Mówiąc prostszymi słowami, magnez sprawia, że tkanka nerwowa nabiera większą zdolność do tworzenia nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi, co usprawnia ich działanie. Jeśli nam go zabraknie, to dochodzi do zaburzenia pracy układu nerwowego. Konsekwencją tego jest pogorszenie naszej pamięci i pojawienie się problemów z koncentracją. W jednej z najnowszych prac naukowych, bo z 2022 roku jej autorzy potwierdzili, że osoby, które mają niskie stężenie magnezu w organizmie, są bardziej zagrożone rozwojem choroby Alzheimera, zaś dostarczanie zadowalających ilości tego pierwiastka można potraktować jako element profilaktyki wobec tej choroby. Myślę, że wiele osób, które czują się zmęczone, jednocześnie doświadcza właśnie problemów z pamięcią i koncentracją, które tylko potęgują odczuwanie samego zmęczenia. Podobnie, gdy czujemy się zmęczeni, jakby uszło z nas życie, to niejednokrotnie towarzyszą nam bóle głowy. I należy wiedzieć, że ich przyczyną również może być deficyt magnezu. Przede wszystkim mam tu na myśli pojawienie się migreny. W 2016 roku ukazała się obszerna praca naukowa, która dowiodła, że osoby, których organizm jest pozbawiony magnezu, mają nawet 35 razy większe ryzyko wystąpienia ostrych migrenowych bólów głowy. Już kilkadziesiąt lat temu naukowcy wykazali, że spożywanie magnezu w dużych ilościach jest skuteczne w profilaktyce migreny. Wobec tego, dbając o dostarczanie odpowiednich ilości magnezu, możemy zminimalizować ryzyko pojawienia się bólów głowy, które, tak jak wspomniałem, niejednokrotnie idą w parze z przewlekłym uczuciem zmęczenia. Osobom zainteresowanym jeszcze dopowiem, że bóle głowy z niedoboru magnezu wynikają m.in. z tego, że na skutek braku tego składnika dochodzi do zwiększonego wydzielania neuroprzekaźnika o nazwie substancja P, który to wyzwala uczucie bólu. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że zbyt niski poziom magnezu w naszym ciele może dawać szereg jeszcze innych objawów, niepowiązanych bezpośrednio z uczuciem zmęczenia. Jedną z takich oznak jest pojawienie się skurczów mięśni. Jest to spowodowane tym, że w przypadku braku magnezu wapń napływa w zbyt dużych ilościach do wnętrza komórek, co wywołuje zwiększoną pobudliwość nerwowo-mięśniową, czego efektem są właśnie skurcze nóg, w tym głównie skurcze w okolicach łydek, choć mogą pojawić się one również w innych regionach ciała. Jak chodzi jeszcze o skurcze mięśni, to jak zapewne wielu z Państwa dobrze wie, ich przyczyną może być też niedobór potasu. Ciekawostką jest jednak to, że deficyt magnezu nasila brak potasu, dlatego też jeśli zmagają się Państwo ze wspomnianymi skurczami mięśni, to dobrze jest uzupełniać oba składniki jednocześnie. Gdy mowa o mięśniach, to od razu też dodam, że innym ze skutków niedoboru magnezu jest również doświadczanie mrowienia i drętwienia stóp oraz dłoni. Mówiąc o objawach zbyt niskiego wysycenia ciała magnezem, nie sposób nie powiedzieć też o tym, że skutkiem takiego stanu rzeczy może być też zaburzona praca mięśnia sercowego, której oznaką jest pojawienie się kołatania serca, czyli uczucie szybkiego, mocnego lub nieregularnego bicia serca. Dla przykładu, badanie, którego wyniki zostały opublikowane w 2013 roku, pokazały, że osoby z bardzo niskim poziomem magnezu we krwi charakteryzowały się wyższym ryzykiem pojawienia się migotania przedsionków i to nawet aż o 50%. Pozostając przy układzie krążenia, od razu też wspomnę, że niedobór magnezu może być przyczyną wzrostu ciśnienia krwi i w konsekwencji rozwoju nadciśnienia tętniczego w przyszłości. Pozytywną informacją jest jednak to, że dostarczanie zadowalających ilości magnezu pomaga przywrócić prawidłowe ciśnienie tętnicze. Mało tego, zagłębiając się w pracę z 2020 roku, dowiemy się, że niskie stężenie magnezu w organizmie zwiększa ryzyko pojawienia się choroby wieńcowej średnio aż o 28%. Spodziewam się, że dla niektórych z Państwa pewnym zaskoczeniem będzie fakt, że skutkiem deficytu magnezu może być też pojawienie się szumów usznych. W 2016 roku została opublikowana praca naukowa, w której jej autorzy zauważyli, że osoby zmagające się z szumami usznymi odznaczają się zwykle niższym stężeniem magnezu. O ile nie wskazuje to na bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy, to muszę dodać, że z kolei w innym badaniu eksperci dowiedli, że podawanie magnezu osobom ze wspomnianym problemem pozwala złagodzić tę dolegliwość.
Zatem niepodważalnie istnieją pewne zależności pomiędzy magnezem a szumami usznymi, choć oczywiście należy podkreślić, że przyczyn tej dolegliwości jest o wiele więcej, o czym szerzej mówiłem w jednym z ostatnich swoich filmów, do obejrzenia którego oczywiście bardzo zachęcam. Wspominając o magnezie, muszę podzielić się z Państwem jeszcze jedną bardzo ważną informacją. A mianowicie należy wiedzieć, że magnez jest kluczowym towarzyszem dla witaminy D. Wynika to z tego, że pierwiastek ten bierze udział w aktywowaniu witaminy D w naszym organizmie. Naukowcy wskazują wprost, że wszystkie enzymy metabolizujące witaminę D do swojego prawidłowego działania potrzebują właśnie magnezu. W konsekwencji, jeśli zabraknie nam magnezu, to może skutkować to obniżeniem stężenia aktywnej postaci witaminy D w organizmie i osłabieniem skuteczności jej działania. Biorąc pod uwagę fakt, że większość z nas ma niedobór witaminy D, to warto wziąć sobie tę informację do serca. Jednocześnie muszę dodać, że te powiązania magnezu z witaminą D są jeszcze bardziej silne niż nam się wydaje. Otóż zagłębiając się w prace naukowe możemy się dowiedzieć, że przyjmowanie wysokich dawek witaminy D może prowadzić do wyczerpania magnezu w naszym ciele. Mówiąc wprost, stosowanie dużych ilości witaminy D może być przyczyną niedoboru magnezu. Mało tego, eksperci zauważyli, że suplementacja witaminą D przy jednoczesnym deficycie magnezu sprzyja niekorzystnemu zwapnieniu naczyń krwionośnych. Wobec tych informacji, jeśli sięgają Państwo po wyższe dawki witaminy D, mam tu na myśli powyżej 4000 jednostek międzynarodowych, a już na pewno gdy są to ilości rzędu 10 tysięcy jednostek, to warto zadbać o to, aby w naszej diecie nie zabrakło magnezu, o czym za chwilę powiem. Tym bardziej należy zwrócić na to uwagę, gdy doświadczamy nieprzyjemnych objawów wskazujących na niedobór magnezu, o których wspomniałem we wcześniejszej części filmu. Jak chodzi jeszcze o skutki niedoboru magnezu, to chciałbym podkreślić, że brak tego pierwiastka sprzyja osłabieniu kości. Najnowsza analiza badań naukowych z 2023 roku jednoznacznie dowiodła, że osoby z niskim stężeniem magnezu we krwi mają aż o 50% wyższe ryzyko złamań kości w porównaniu do osób, których ciało jest odpowiednio wysycone tym składnikiem. Myślę, że bardzo ważne podkreślenia jest też to, że deficyt magnezu jest również jednym z czynników predysponujących do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego o niskim stopniu nasilenia, który jest podłożem dla rozwoju wielu chorób metabolicznych, o czym mówiłem kiedyś na swoim kanale. Czyli mówiąc wprost, niski poziom magnezu sprzyja pojawieniu się zapalenia, które zagraża naszemu zdrowiu. Tak jak powiedziałem na początku filmu, to właśnie deficyt magnezu może być odpowiedzialny za nasze ciągłe uczucie zmęczenia i towarzyszące temu dodatkowe nieprzyjemne objawy. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście za tym problemem stoi niski poziom magnezu, najlepiej sięgnąć po większej ilości produktów będących jego źródłem. O ile nie jestem zwolennikiem częstego sięgania po suplementy diety, to uważam, że chroniczne zmęczenie jest wskazaniem, aby zdecydować się też właśnie na preparaty z tym pierwiastkiem. Celowo nie wspominam o tym, aby zbadać sobie wysycenie ciała magnezem. A to dlatego, że niestety oznaczenie stężenia magnezu we krwi w wielu przypadkach niewiele nam mówi, ile rzeczywiście mamy magnezu w organizmie. Stąd przynajmniej w tej sytuacji ten krok można pominąć i od razu przejść do spożywania żywności bogatej w magnez i dodatkowego wsparcia suplementami z magnezem. Jak chodzi najpierw o naturalne, dobre źródła magnezu, to przede wszystkim warto zainteresować się wodami mineralnymi zawierającymi ten pierwiastek w dużych ilościach. Wśród nich mogę wymienić wody takie jak muszynianka, kryniczanka wapniowo-magnezowa i magnezja. Bardzo dużo magnezu zawierają też wody lecznicze takie jak zuber, słotwinka i donat. Przy czym muszę podkreślić, że wody lecznicze najlepiej stosować po konsultacji z lekarzem. Jako ciekawostkę też wspomnę, że magnez pochodzący z różnego rodzaju wód odznacza się bardzo dobrą przyswajalnością, dlatego tym bardziej polecam sięgnąć po wodę z magnezem. Spośród zaś pozostałych produktów zawierających duże bądź zadowalające ilości magnezu mogę wymienić m.in. kaszę jęczmienną, kaszę gryczaną, chleb żytni razowy, ryż brązowy, pestki dyni, nasiona słonecznika, nasiona chia, siemię lniane, sezam, migdały, orzechy brazylijskie, nerkowce, kakao, awokado, fasolę białą i łososia. Stosunkowo dużo magnezu znajdziemy też w zielonych warzywach, takich jak szpinak i boćwina. Tak jak powiedziałem, warto wesprzeć się też preparatami z magnezem. W sprzedaży znajdziemy wiele różnych form chemicznych tego pierwiastka.
jak chodzi o pozbycie się zmęczenia, problemów z pamięcią, pogorszonego nastroju i bólów głowy, to bazując na literaturze fachowej mógłbym zalecić przede wszystkim magnez w postaci glicynianu magnezu, taurynianu magnezu, tyreonianu magnezu lub pidolanu magnezu. Niemniej innymi wartościowymi formami magnezu są też cytrynian magnezu, jabłczan magnezu i asparaginian magnezu. Od siebie jeszcze dodam, że magnez najlepiej stosować w mniejszych, jednorazowych dawkach, ale częściej, czyli dobrze rozbić sobie dzienną porcję na kilka mniejszych w ciągu dnia. Mam tu na myśli około 4 porcji. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo z tego materiału czegoś nowego i że w przypadku osób, które długotrwale zmagają się z codziennym zmęczeniem, sięgnięcie po magnez okaże się pomocne. A skoro mowa o przewlekłym zmęczeniu, to zachęcam jeszcze do zapoznania się z materiałem, w którym opowiadam, co jeszcze możemy zrobić, aby przywrócić sobie siły witalne. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.